Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. Sobotni poranek i czynię to fragmentem z piątej Księgi Mojżeszowej, z czwartego rozdziału, od 27 wiersza. To jest jeden z tych biblijnych fragmentów, które książeczka z Biblią na co dzień wyznacza właśnie na dzisiaj jako dłuższą nieco lekturę. Pan rozproszy was wśród ludów, pozostanie was niewielu pośród narodów, do których zaprowadzi was Pan. Będziecie tam służyć Bogom uczynionym rękami człowieka z drewna i z kamienia, którzy nie widzą i nie słyszą i nie jedzą i nie wąchają. Wtedy będziecie szukać tam Pana, waszego Boga i znajdziecie, jeżeli będziecie Go szukać całym swoim sercem i całą swoją duszą. Moi drodzy, ten tekst odnosi się oczywiście do narodu wybranego i jest to zapowiedź jego rozproszenia wśród różnych ludów. Jest to zapowiedź sprzeniewierzenia się Bogu, że będziecie wyznawać bogów, którzy nie czują, nie wąchają, nie widzą, nie słyszą, nie jedzą i wykonani są ludzką ręką. Są właściwie wytworem człowieka, swego rodzaju dziełem sztuki. I dopiero gdy będziecie szukać Boga z całej swojej duszy, będziecie za Nim tęsknić, to tego Boga poznacie. To są słowa prorockie, bo jak wiemy, naród izraelski rozproszył się po całym świecie i niejednokrotnie w wielu przypadkach od Pana Boga odszedł. Często nawet takie doświadczenia jak Holokaust sprawiły, że niewiara w Boga jeszcze bardziej się pogłębiła. Natomiast cały czas droga do Pana Boga jest otwarta. Jeśli będziesz szukał Boga, jeśli będziesz za Nim tęsknił, jeśli będziesz chciał z tym Bogiem żyć, to ten Bóg da się tobie poznać i będziesz mógł do Niego wrócić. Ciągle ta możliwość jest. A jak to się odnosi do nas, do współczesnych chrześcijan? My też jesteśmy rozproszeni na całym świecie, czasami w mniejszości, czasami w większości. Jako luteranie w naszym kraju jesteśmy zdecydowaną mniejszością, no bo 60 tysięcy luteran nominalnie przynajmniej w 38 czy 39-milionowym kraju to nie jest aż tak dużo. A żyjemy w czasach, kiedy właściwie od Pana Boga coraz bardziej się odchodzi i to niezależnie od denominacji. Ja też specjalnie dzisiaj postanowiłem nagrać materiał do codziennika biblijnego właśnie w pustym kościele, bo przecież, czy w pustej kaplicy, bo przecież obojętnie, czy katolickie, czy inne kościoły, czy tak samo ewangelickie, niestety dzisiaj pustoszeją jest nas, chrześcijan, którzy chcemy wyznawać Pana Boga, coraz mniej. I no, takie są znaki czasów. Różne są oczywiście tego powody. Ale to, co jest istotne i co jest ważne, my też niestety od Pana Boga odchodzimy. I może nie jest to dzisiaj podążanie i oddawanie czci jakimś bożkom, dziełom sztuki, wytworowi ludzkich rąk czy ludzkiej wyobraźni, ale myślę, że dzisiaj po prostu współczesny człowiek mówi: Pan Bóg nie jest mi potrzebny, dopóki jestem zdrowy, dopóki jestem silny, dopóki zarabiam jakieś pieniądze, które mogę wydawać na to, co chcę, no to ten Pan Bóg nie jest mi potrzebny. Bardzo często takie formalne bądź nawet nieformalne deklaracje wynikające z postawy padają. I widać to, można to bardzo mocno, bardzo intensywnie zaobserwować. Natomiast oczywiście, jak to w przysłowie, jak trwoga, to do Boga. Kiedy pojawia się choroba, kiedy pojawia się nieszczęście, to wtedy łatwo tego Pana Boga, z którym się nie chciało mieć nic wspólnego dotąd, obwinia się za wszystkie nieszczęścia tego świata. Ale Pan Bóg mówi: jeśli będziesz chciał do mnie wrócić, jeśli twoja dusza będzie za mną tęsknić, jeśli będziesz mnie poszukiwał, to masz taką możliwość. Ja zawsze na ciebie czekam, jestem otwarty. Nawet jeśli wcześniej deklarowaliśmy niewiarę, nawet jeśli wcześniej deklarowaliśmy niechęć względem Pana Boga, albo mieliśmy tyle innych zajęć i spraw, że no naprawdę Pan Bóg był na ostatnim miejscu i nie braliśmy Go w ogóle pod uwagę, to On na nas czeka. Czeka na ciebie i czeka na mnie. Trzeba Go tylko szukać, trzeba za Nim zatęsknić. Trzeba może pójść na nabożeństwo do kościoła, może trzeba otworzyć Biblię i zacząć ją czytać, byśmy wiedzieli, co Pan Bóg ma nam do powiedzenia, szczególnie ustami swojego Syna w Ewangeliach. A może najzwyczajniej w świecie warto złożyć dłonie do modlitwy, spleść palce, pochylić głowę i powiedzieć Panu Bogu o tym, co dla nas ważne i o tym,
co nas w szczególny sposób zajmuje. Zawsze jest możliwość wrócenia do Boga. On czeka i On tęskni. Pytanie tylko, co ja, co ty z tą Bożą tęsknotą zrobimy? Czy pozwolimy, by przeszła obok, czy ją ominiemy? Czy też ku tej tęsknocie się zwrócimy i to nasze serce i nasza dusza, jak jest napisane w Księdze Mojżeszowej 5, za Bogiem także zatęskni. Ja życzę tego, byśmy wszyscy tęsknili za Panem Bogiem, byśmy tę tęsknotę mieli zaspokojoną i by ta przestrzeń, która jest za mną, ale nie tylko w kaplicy w Opolu, ale w każdym kościele, nie tylko ewangelickim, ale każdym chrześcijańskim, była wypełniona tymi, którzy tęsknią za Panem Bogiem, którzy chcą z Nim być, z których Pan Bóg najzwyczajniej się w świecie cieszy. Życzę dobrego i błogosławionego dnia. Zostańcie z Bogiem.